Maryjo, Maryjo. Do Ciebie się uciekamy, o Maryjo, Maryjo. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Tak brzmi antyfona na wejście do dzisiejszej Eucharystii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Kochani siostry i bracia, gromadzimy się na Eucharystii. Dzisiejsza intencja mszy świętej to za świętej pamięci Stefana w piątą rocznicę śmierci i Brigidę Turcza oraz zmarłych z rodziny Turcza i Durlatka. A my w pokorze stajemy przed Panem Bogiem, słuchając Jego głosu. Pragniemy być umocnieni, napełnieni Jego Duchem, wyznawać Go i żyć Jego tym wyznaniem wiary w naszym życiu. Przeprośmy więc Pana Boga na początku za wszelkie momenty, kiedy nie żyliśmy darami Ducha Świętego, nie wypełnialiśmy Bożego posłannictwa. Panie Jezu, który przyszedłeś głosić dobrą nowinę i uzdrawiać chorych, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś swoje życie Ojcu, aby nas zbawić, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wciąż na nowo dajesz się jako pokarm duchowy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, bo byliście słabi, zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkie ich czyny. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w Nim nasze serce. Ufajmy Jego świętemu imieniu. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego, On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego, chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Jezus kontynuuje misję w stronę Jerozolimy. Podczas swojej misji, jak widzimy, słyszymy teraz Ewangelię akurat świętego Łukasza, która po kolei będzie nam rozdział po rozdziale ukazywała wielkie cuda, które Pan Jezus działa w swoim życiu, cuda, których dokonuje mocą Bożą. I widzimy, jak Pan Jezus również świadomie daje nam taką naukę, lekcję, że każde spotkanie z Chrystusem, każde uzdrowienie, które dokonuje się poprzez modlitwę, poprzez Boże działanie, poprzez Jezusowe interweniowanie w naszym życiu, wiąże się ze świadectwem, wiąże się z tym, że my odpowiadamy na tą miłość niezgłębioną Pana Boga naszą miłością. Miłością, która ma być miłością do Boga przede wszystkim, ale ma się okazywać w codziennym życiu miłością do naszych braci i sióstr, do naszych tych, z którymi żyjemy, do których spotykamy, do drugiego człowieka. Miłość Boga i bliźniego to jest nasze powołanie. Widzimy, że w Ewangelii dzisiaj Pan Jezus dokonuje tego cudu uzdrowienia z gorączki, uzdrowienia teściowej Szymona. Jest to świadomie również ukazane, że dokonanie cudu wiąże się jednocześnie z wielką odpowiedzią człowieka uzdrowionego. Jest to wezwanie, przede wszystkim odpowiedź do służby, do dziękczynienia Bogu za Jego działanie w naszym życiu, za uzdrawianie, za doświadczanie Jego łask, ma się objawiać właśnie w służbie nawzajem drugiemu człowiekowi, że my natychmiastowo stajemy się sługami. Jest to wtedy widzialne działanie Boże,
ponieważ jeżeli w naszym życiu dzieją się różne rzeczy, a nie objawia się to z naszej strony odpowiedzią miłości i służby drugiemu człowiekowi, to można by nawet powiedzieć, że niekoniecznie jest to Boże działanie. Widzimy to dzisiaj, jak Pan Jezus leczył wiele osób, wychodziły z nich duchy nieczyste i zabronił im mówienia, że On jest Mesjaszem, a jest to również świadome działanie, ponieważ w momencie, gdzie złe duchy, które też wierzą, że Bóg jest Bogiem, że Jezus jest Mesjaszem, że jest On Synem Bożym, mogą nas zwodzić od drogi Chrystusowej, od drogi Bożej, a rozpoznamy to przez brak owoców, że w tych przypadkach, kiedy duchy nieczyste mogłyby nam mówić, że Mesjasz istnieje i w jakiś sposób odwodzić nas na inne drogi, to bardzo łatwo rozpoznamy, że to nie jest działanie Boże, jeżeli tam nie ma owoców naszego życia, owoców dobra, owoców służby. Pan Jezus pokazuje również, że każde działanie związane z cudami, każde działanie również z doświadczaniem tych cudów ma być połączone, jak tu Ewangelia mówi, że udał się na miejsce pustynne, ale wiemy, że zawsze w sytuacji w Ewangelii, kiedy Pan Jezus udaje się na miejsce pustynne, to oznacza to, że idzie się modlić, że idzie medytować, że idzie tam odnaleźć znowu tą głęboką więź z Bogiem Ojcem. Dlatego też i w naszym przypadku zawsze pamiętajmy o tym, że każde doświadczenie w naszym życiu ma się objawiać służbą i jednością z Bogiem i modlitwą, a wtedy będziemy w pełni świadomi i możemy pewnie powiedzieć, w miarę pewnie powiedzieć, że doświadczamy Bożego działania w naszym życiu. Pan Jezus pokazuje również, że wszelkie działanie ku Królestwu Niebieskiemu oznacza posłanie, oznacza ciągłe wychodzenie z siebie dla drugiego, tak jak i On mówi, że muszę innym miastom głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Nie zaspokoiło to Bożego planu, że On już czynił cuda, że już tam nauczał, ale jest to ciągłe wezwanie do podążania, do dalszej wędrówki, do wychodzenia do drugiego człowieka, do niesienia Boga, niesienia Ewangelii, niesienia dobrej nowiny, gdziekolwiek Pan Bóg nas pośle. Prośmy więc o taką siłę, o łaskę głoszenia Królestwa Bożego naszym życiem poprzez miłość i służbę. Do Jezusa żyjącego na wieki, który jest pośrednikiem w naszej drodze do Ojca, z ufnością zanośmy nasze błagania. Módlmy się za pasterzy Kościoła, szczególnie papieża Franciszka, aby zabiegając o dobro duchowe wiernych, odważnie zachęcali do podejmowania pracy nad sobą. Ciebie prosimy. Módlmy się za lekarzy, farmaceutów, aby dbali o prawość swojego sumienia i wspierali chorych fachową pomocą. Ciebie prosimy. Módlmy się za zniewolonych i opętanych przez złego ducha, aby doświadczyli miłości i modlitwy ze strony otoczenia i odzyskali wolność. Ciebie prosimy. Módlmy się za teściowe, aby cieszyły się szacunkiem i miłością najbliższych, a same taktownie i mądrze uczestniczyły w życiu rodzinnym. Ciebie prosimy. I módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w tej mszy świętej poleconego Stefana i Brygidę Turcza oraz zmarłych z rodziny Turcza i Drulatka, aby cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Ciebie prosimy. I módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby otaczała życzliwą pomocą potrzebujących i zagubionych. Ciebie prosimy. Pamiętajmy o wspólnocie Serca Jezusowego w parafii naszej sąsiedniej, gdzie ojciec Susaj i ojciec Marek Blum posługują, gdzie mieli pożar kilka dni temu, aby jak najszybciej mogli odremontować i znów udostępnić świątynię do uwielbiania Pana Boga. Ciebie prosimy.
Jezusowi Chrystusowi, który wstawia się za nami u Ojca, niech będzie chwała i uwielbienie teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech Najświętsza Ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś, Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie ten znak pokoju. Pokój Chrystusa, pokój Chrystusa. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie Jezu Chryste. Nie przyjmij ciała, Twojego się nie mamy. Serce mi chroni, skutecznie leczy moją duszę i ciało. Obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa, niech nas strzeż na życie wieczne. Amen. Komunia duchowa. O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem. Przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę,
i wszystko, co posiadam. Nie daj mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi przy Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi przy Najświętszym Boskim Sakramencie. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi w Przenajświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w naszych siostrach i braciach przez Chrystusa, Pana naszego. I zawierzmy się Matce Najświętszej w niej wizerunku nieustającej pomocy. O Matko nieustającej pomocy,
z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o wspomożycielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna swego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej modlitwie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. O Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich naszych potrzebach. Błagamy Cię o to najusilniej, najgoręce, wołając: pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, Matko nasza najlepsza, pośredniczko nasza uboga, szafarko łask wszelkich, Matko świętej wytrwałości, tronie miłosierdzia Bożego, poręko naszego zbawienia, pogromczyni mocy piekielnych, umocnienie słabych, ucieczko uciśnionych, cudowna lekarko w chorobach, ratunku ginących grzeszników, nadziejo zrozpaczonych, patronko misji świętych, wychowawczyni powołań kapłańskich, mistrzyni życia duchowego, strażniczko czystości, opiekunko rodzin, czuła matko sierot, pani naszych losów, przewodniczko pewna do nieba. Matko Najświętsza, przyjmij nasze dziękczynienia, wołamy do Ciebie, dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za uzdrowionych z choroby, za pocieszonych w strapieniu, za ocalonych z rozpaczy, za podtrzymanych w zwątpieniu, za wyzwolonych z mocy grzechu, za wysłuchanych w błaganiu, za litość nam okazaną, za Twoją miłość macierzyńską, za dobroć Twą niezrównaną,
za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. A teraz, o Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie, błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Za sieroty i opuszczonych, abyś im była matką. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Abyś wysłuchała wszystkich próśb naszych. Tyś naszą ucieczką, o Pani. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją Maryję za matkę. Dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. I nieustannie upraszajmy daru beatyfikacji brata Antoniego. Bądź uwielbiony, Boże nasz Ojcze, że wiernego czciciela niepokalanej brata Antoniego Kowalczyka tak przedziwnie prowadziłeś drogą Twojej woli, a w dźwiganiu krzyża cierpienia i codziennych obowiązków pomnażałeś jego siły, aby niósł go wiernie na wzór Chrystusa. Uwielbiamy Cię, Panie, za jego heroiczną wiarę i ufność, dzięki którym jego modlitwy wysłuchiwałeś z ojcowską dobrocią i objawiałeś swoją miłość. Z pokorą prosimy Cię, Panie, udziel nam łaski beatyfikacji Twojego sługi brata Antoniego Kowalczyka. Niech dzięki temu okaże się jego świętość, a nasze serca utwierdzą się w wypełnianiu Twojej woli przez Chrystusa, Pana naszego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Kochani, przypomnienie, że jutro pierwszy czwartek miesiąca, więc będzie msza święta o godzinie 12, a po mszy świętej krótkie wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pierwszoczwartkowe i błogosławieństwo. Pamiętajmy o modlitwie, o zakończenie tej epidemii. Dziękujemy dzisiaj nowemu ministrantowi, który przyjął pierwszą komunię, a dzisiaj już pod czułym okiem ojca Grzegorza pięknie pozwonił. Mamy nadzieję, że będzie naszym tutaj wielkim nadwornym ministrantem, kolejnym ministrantem. Cieszymy się bardzo. Niech Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.